Mamy już piękną polską złotą jesień, dlatego odwiedzamy nasz opolski ogród zoologiczny, gdzie zwierzęta nadal są bardzo aktywne. Jeszcze nie jest dla nich za zimno, przynajmniej dla goryli, które ze względu na ładną pogodę dzisiaj są nadal na wybiegu. Wiele futrzastych zwierzaków będzie można oglądać w ogrodzie zoologicznym właściwie przez cały czas. Takie jak alpaki, uchadki, pantery śnieżne czy wilki. A co jeszcze będzie można zobaczyć, jakie zwierzęta chodzą po wybiegach? Zaraz Państwu pokażemy. Jakie to są owoce, którymi przed chwilą karmiłeś goryla? Co to jest? To ognik. To są owoce ognika. One są bardzo wartościowe i takie bardzo kolorowe. Zwierzęta wszystkie uwielbiają te owoce. Ja je noszę głównie papugom, bo one biorą sobie do swoich łapek. I no, mam z tego przyjemność, kiedy objadają takie owoce. Ale aszmarowi widziałam, że też smakują. A, trochę za daleko, to chyba mu się nie uda. Okej, bo lewą ręką nie potrafię. Czy zwierzęta są znudzone trochę? Bo jednak macie otwarty ogród zoologiczny. Zwierzęta są przyzwyczajone do tego, że ludzie was odwiedzają, ale tych ludzi jest jednak zdecydowanie mniej. Niektóre zwierzęta w okresie jesieni wchodzą w taki swój stan odpoczynku, takiego troszeczkę półsnu. To te, które zimowałyby w naszych warunkach na przykład. Już w większości ich nie mamy w tej chwili. Ale dawniej mieliśmy takie jakieś tam jenoty i inne szopy pracze, które otłuszczały się i były takie bardziej śpiące. Ale goryle, przy których jesteśmy, lubią chłodne temperatury, ponieważ one w naturze też żyją w górskich terenach. Czy się gorzej czują do jakichś minusowych temperatur? My wypuszczamy je wtedy, kiedy jest tak około 15-16 stopni. Jakby było niżej, to raczej już musimy troszkę uważać. One jednak pochodzą z Afryki i ja widzę, że w lecie świetnie się tutaj czują. Ale teraz, przy tej cudownej pogodzie, bo jak na jesień to jest wspaniała dzisiaj pogoda, myślę, że jest im tutaj bardzo dobrze. Poza tym możemy zobaczyć liście. Kolorowe liście to jest dla nich możliwość odkrywania czegoś. No, to są następne elementy na wybiegu enrichmentu, które powodują, że one sobie mogą coś tam robić bezustannie. Czy jakieś zwierzęta w ogrodzie zoologicznym są bardziej aktywne niż zwykle w ciągu jesieni, zimy, na przykład pantery śnieżne? Wydaje mi się, że dużo bardziej aktywne. Widziałem przed chwilą rosomaki, które wydurniały się w liściach, goniły, bawiły się. Było aż miło na nie popatrzeć. Pantery śnieżne leżały sobie na swoich takich specjalnie zbudowanych legowiskach i były wyluzowane, było im dobrze. Jakie zwierzęta już na ten okres jesienny będzie można oglądać tylko w zamkniętych pomieszczeniach? No, w tej chwili ciągle jeszcze na przykład papugi możemy zobaczyć na zewnątrz, ale te, które są w takim innym miejscu, no to oczywiście już wewnątrz. Większość zwierząt ciągle jeszcze poza zamkniętymi dużymi obiektami możemy zobaczyć na zewnątrz. To dotyczy nawet bongo, które są w tej chwili na zewnątrz, na swoim wybiegu. Żyrafy wychodzą na przykład na okulniki, jak im się chce. Dzisiaj im się nie chciało, ale mają taką możliwość, mogą sobie wyjść. Zebry są na sawannie, możemy je cały czas obserwować. Większość małp już w tej chwili, goryle są wyjątkiem i gerezy, większość małp już w tej chwili wewnątrz. Przypomnijmy jeszcze, że ogród zoologiczny tak naprawdę cały czas działa. Można was odwiedzać, oczywiście przy zachowaniu pewnych reguł bezpieczeństwa. Jakie to są zasady? W pierwszej kolejności bardzo prosimy naszych zwiedzających, aby ze względu na siebie i na innych nosili maseczki i różnie jest z tym. Ponieważ zauważyłem, wchodzą w tych maseczkach i natychmiast je zdejmują i jest to dla mnie denerwujące. Ja bym bardzo prosił, aby jednak nosili te maseczki. To nic nie kosztuje.